dobrze. Kucharczyk, a teraz rusza Kaczmarek. Ma po prawej stronie Matusiaka, ale Matusiak stoi szeroko. Ale już ta zwolniona ta akcja. Matusiak, Kaczmarek. Tak, też. No, chciał teraz oszukać, mam wrażenie, sędziego Piaseckiego. Dam sobie jeszcze chwilę. Dawid Piasecki gwizdnął, pokazując na rzut karny. Tak jakby się chwilę zastanawiał, co zrobić arbiter ze Słupska. Czy był faulowany Kaczmarek? Czy symulował? Odczekał. Dostał chyba znak od sędziego Wierzbowskiego. No i wtedy pokazał na jedenastkę. Astis dotknął Kaczmarka. Wydawało się, że to nie było takie kopnięcie na przewrócenie, ale zobaczmy. Kaczmarek. Ja myślę, że Kaczmarek już był w powietrzu, jak on to... Czy on się... Chociaż nie, nie. No, to ujęcie to jest karny. Widzimy, że wyczuł idealny moment Kaczmarek, gdzie wychodził w powietrze i został kopnięty przez... Tak, w tym momencie. Umówmy się, mógł biec Kaczmarek dalej, ale od zawodnika ofensywnego wymaga się, że jak jest faulowany, czuje kopnięcie, to się kładzie. To ostatnio... Radosław Matusiak, do tej pory jeden, jedyny gol w barwach Widzewa, którego jest wychowankiem. To był gol w derbach Łodzi, ale jakże dawno. Był też taki rzut karny, po którym skończyła się na dobrą sprawę przygoda Matusiaka z Krakowią. Karny niestrzelony na tym stadionie, tyle że na drugą bramkę. Czy teraz Widzew strzeli bramkę Legii, pierwszą bramkę od 2003 roku na tym stadionie? Matusiak czy Kucjak? Radosław Matusiak! Gol za Widzewa! 1-1! 9 lat niemal czekali kibice Widzewa, by świętować na tym stadionie bramkę strzeloną Legii. Tak, widzimy radość kibiców, radość Widzewa. My jesteśmy z tego zadowoleni, że ta bramka dla Widzewa padnie, że ten mecz na pewno poprawi nam się. Ten mecz już jest dobry, natomiast myślę, że będzie jeszcze lepszy. Nic nie zapowiadało tego, że Widzew może strzelić bramkę, żeby stwarzał jakieś sytuacje. No, poza tą właściwie, przed tym karnym miał jeszcze prośną sytuację jedną, ale wydawało się, że Lega kontroluje ten mecz. Teraz musi zaczynać wszystko od początku. Matusiak strzelił do tej pory jedną, jedyną bramkę w Widzewie. To było w pierwszej lidze. W nowej pierwszej lidze, gdy Widzew grał derby z łódzkim klubem sportowym.